Hej, witam was ponownie, z tej strony Jazgot. Dostaliśmy list, więc się go przeczytam. W sprawie wiesz. Drogi stanowicielu, rzekomą tajemnicą jest fakt, że Bleden Mark ma za zadanie przede wszystkim eliminowanie zagrożeń, zanim staną się problemem. Oficjalne egzekucje stanowią zaledwie ułamek jego obowiązków. Z tego co rozumiem, Kyros od dawna wykorzystuje Bledena Marka jako środek zapobiegawczy, ponieważ Mark może swobodnie poruszać się po całym świecie i unikać niemal każdej magii. Jest idealnym drapieżnikiem pilnującym, by naturalny porządek rzeczy nie został zburzony. Jestem przekonana, że niewiele osób w terasach poważnie zastanawiało się, dlaczego tak niewielu rachontów przychodzi na świat daleko na zachodzie. Z pewnością w terasach nieraz pojawili się ludzie obdarzeni potencjałem, by zostać archontami, ale Mark likwidował ich, zanim świat miał szansę o nich usłyszeć. Sądzę, że możemy założyć, że Bleden Mark ma cię na oku, a jego rozkazy pozostawiają mu swobodę decyzji o twoim losie. Znam tego starca od wieków, dlatego stanowczo odradzam ci próby przekonania go do siebie demonstracjami lojalności. Mark nie toleruje lizusostwa. Jestem przekonana, że w jego oczach każdy człowiek jest samolubnym okrutną kanalią. Rozwinąć zdanie podrzędne. A ludzie dzielą się wyłącznie na tych, którzy kłamią na temat własnego charakteru i tych, którzy akceptują to, kim są. Trzeciej możliwości nie ma. Dlatego sądzę, że pewnego dnia Bleden Mark przyjdzie i po ciebie. Jak napisałam wcześniej, zawsze możesz się ukryć albo sam odebrać sobie życie. Natomiast konfliktu z całą pewnością nie zdołasz uniknąć. Co tutaj ogniew hegemona? Dogramy odchis. Dziękuję ci za twoją nieocenioną pomoc, nurtuje mnie jedno. Być może głupie pytanie, skoro jestem taką anomalią i zagrożeniem, dlaczego hegemon jeszcze się ze mną nie rozprawił? Wystarczyłby edykt albo rozkaz dla Bledena Marka. Tymczasem nic takiego się nie wydarzyło. Co o tym sądzisz, dlaczego Kyros toleruje moją obecność? Wyślij. Dobra. More on their way. O, ale mam kością łączone. Zobaczcie. Sam sobie przyciszyłem, więc pan tu nic nie da. Że sobie sam przyciszyłem na głośniku. I'll tear your skull out by your ass. Nie zastanawia, czy. Czy ja mogę wykorzystać. Fajnie było, gdybym mógł uruchomić automatyczne wykonywanie umiejętności. Gdyby prowadzona walka była własnoręcznie. Na szczęście nikt nie doznał ran. Co piszę? O, fuck, to pułapka. Come at me, brave me. Right. A, nie mogę tego. Można jakoś niby. Widzicie, przerwałem. Można jakoś ponoć robić kolejki. On it. Umiejętności. I żadnych ran, na szczęście. Jednoręczny miecz. No, ja mam niesamowity miecz. Krzysztof, tej latarni mi gocze blado, gdy zbliżasz się. O, nie mogę przejść. Okej. Ognioklucz Garn. Dotknij latarnik ogniokluczem Garn. Krzysztof, tej latarni reaguje na obecność ogniokluczy spotykanych w tych starych murach. I otworzy nam się przejście. Nie? A, okej. Rozumiem, że to dzięki temu się pojawił ten symbol, albo aktywował raczej glif. Dlaczego zwrotka ma tak mało doświadczenia? To mnie zastanawia. Widzę, nie? A nie, mógłby mi ten zauważyć. O, świetnie. Nie! A, i tak wszyscy już podlecieli. Przynajmniej mam na sobie. A ten. Okej, są przodem do swoich. A oni wykonują swoje te. Niesamowite, nadal żadnej rany. No, a to tego tylko, tak?
Ty jedyny... Zjawa czy ognik? Czyli ty jedyny ogniku? Minęła cię zabawa po prostu. Okej, okay. No zaraz. Zdecydowanie po tej przygodzie... O! Ciekawa runa. Zrób odcisk węglem drzewnym. Przez pocieranie pergaminu węglem drzewnym uzyskujesz nie ostrą, ale proporcjonalną odbitkę pradawnej płaskorzeźby. Jeśli odbitek będzie więcej, może uda ci się otworzyć pierwotny kształt runy. No więc to będzie nasze zadanie. Na dzisiaj. Ominęłem. Rany Boga. Mój język polski kompletnie podupadł. Ej, co, gdzie to? They won't see me come. Aaa! Okej. Will do. Nie wiadomo, czy te zmorowe sidła zostały zniszczone przez niezłomnych próbujących wejść, czy przez zmory próbując się wydostać. Raczej przez drugie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tu przycisk mamy. O, fuck, pułapka. Have a look here. Have a look here. Cyk. Zapiszmy sobie. W sumie... A, tu będzie ten, o. Beast woman would like to fight such a large bane. Looks tough. Sądząc po zbroi, zwłoki należą do jednego z poległych regentów Krzepy. Jego niekonwencjonalnym miejscem wiecznego spoczynku jest platforma otoczona magiczną zaporą. Nie wiadomo, czy celowo tak to urządzono. I pułapka. Nie? To powinien zaatakować, nie? Pod słabo świecącą powierzchnią dostrzegasz drobny ruch. A run właśnie. I ten run możemy... To był ten, tak? Któryś możemy odłożyć. Nie wiem, który. Powinien mieć tutaj... Ten. Tak jest. Podnieść centralną platformę. Tak trzeba mi najpierw... Kryształ w latarni nie reaguje na ogniu kluczy z tej... części starych murów. Okej. Ja mam więcej kluczy, więc nic nie mogę zrobić. Ale schody chyba gdzieś się podniosły, z tego co pamiętam. A, mogę teraz to kliknąć? Tak jest. Sorry, can't do that. To jest chyba najbardziej upierdliwy moment w całej grze. Bardzo klasyczne D&D, takie... Czy na pewno będzie pułapka? Zabierz kamień, zdejmij mi kulę z cokołu. I uwaga! Should have expected that. No właśnie. Heads up, we have come. O, okej. Right. Jaki zadowolony jest. One przerażają? Ciekawe. Dobra, siebie kliknę. Ja mam nie, tak się trząsłem, że... O właśnie, nie, zaraz, nie, ja tak się po prostu kulę do obrony chyba. A, myślałem, że po tobie. Pchnięcie. A, bo ona jego atakowała. No, ona go załatwi. Cyk. Ogłuszenie. I okej. Nadal... Żadnej rany, nie? Nadal żadnej rany. Wow. Duży kamień zaskakująco zwarty i ważący coś tam. Sorry, ale się teraz zachowałem jak chuj. Przepraszam. Po prostu... I got it. Nie chcę zwalać, ale być może to przez gorąco. Połóż kawałek gruzu. Heads up, we have come. O cholera. Nie chodzi mi o to, że jak mogłem przydać opis przedmiotu
Coś tam, no po prostu. Not a problem, boss. Stary. A raczej starzeją się, po polsku mówiąc. Jeśli nadal nie dostaną ran, jeśli przez cały... Wow, ale ona już ma tak mało życia i ona ran nie dostała. Były jakieś uaktualnienia tej gry i nie wiem, czy nie pozmieniano zasad odpoczynku i tak dalej. Sorry, can't. To by było ułatwienie. Tutaj chyba będzie pułapka. Tak jest. Spotted something. I tu też będzie pułapka. Tak jest. Have a look here. Cyk. A tu mamy zmory. Right. To stognik. I tutaj teraz zaraz się stąd pojawią. Jeżeli my musimy to wszystko robić, zdobywać te runy i tak dalej, żeby dostać się tutaj, to jakim cudem tamci, dostawszy się jedynie tutaj, już zginęli i walczyli z tym wielkoludem. To jest ciekawe. A najpierw tego, to prawda. Ten jest najsilniejszy z nich. Największe obrażenia zadają właśnie zmory. Zataraty się jakimś. Tutaj poradzę, bo jestem twardy. Nie uciekaj. Right. Solidna drużyna. Gdyby Lampy się nazywał koleś, tak? Gdyby na Trigger jeszcze miał. To by... Bo on jest bardziej healerem, że się tak wyrażę. Medykiem drużyny niż ona, ale ona wspomaga właśnie i ofensywnie, i defensywnie. I zapomniałem, żeby używać nią ataku jej specjalną bronią. No cześć. Te ogniki są strasznie wolne. A, bo nie odpocząłem do tego, okej. Bo nie widziałem potrzeby odpoczynku tak naprawdę. Nadal nie widzę. Poza faktem, że właśnie chciałbym wykorzystać umiejętność, żeby zwiększyć sławę. I sławę będzie się tą bronią. Nice. A, bo ogniki wybuchają i... Nie jestem pewien, czy to burza idzie, czy samolot przelatuje. Chyba to drugie. Notatka została spisana pospiesznie krwią i urywa się w pół słowa. Udaje się odczytać następujące słowa. W pół słowa udaje się odczytać następujące słowa. To jest źle napisane, wybaczcie. Nie ufajcie Jacomusowi, tak mi się wydaje, że Jack. Albo Jacomusowi? No nie wiem. Obiecał, że załatwi mi werbunek do wzgardzonych, jeśli znajdę tę jego idiotyczną spinkę do peleryny, czy cokolwiek to jest. Kłamstwa, same kłamstwa, zwabił mnie tu na pewną śmierć. Odkąd się tu zjawiłem, te stwory na mnie polują, słyszę je w ciemności. I ty może polić tych? Albo nie, ojej. Jesteś słaba. Zrobimy tak. No tak, przyciągniemy do siebie. I'll tear your skeleton out by your ass. Dlatego ogłuszę, żeby will do. Nie chciał jej atakować. I got it. That's how it's fucking done. That's how it's fucking done. Will do. Kiedy się skupił na jednym. Bleed out, you little shit. No, a, bo, no właśnie, jak stwierdziłem wcześniej. To jest fajna misja. Nie, podchodź. Otrzymaj pozycję. Okej. Na pewno coś zostało po nich? To było pytanie, stwierdzenie, ale... Okazało się, że nie. O, zaniesiemy przedmiot do kowala kuźni, żeby zbadać go dokładnie. Zdecydowanie muszę po tej przygodzie do kuźni się dostać. Ogniotłucz Safir.
Nie zgadnę. Jak tu wsadzę ten safir... O, właśnie. Okej. Okay. A jeżeli... Mogę? A nie. Okej, okay, nie pasuje. A ten pasuje. Dobra. Cyk. Jestem wolny niestety. Ciekawe, czy tu będzie pasować ten drugi. Będzie. Tylko gdzie jest przycisk? Przepraszam, tabulator. Jestem przyzwyczajony do nawieru internetu. Dwa. Kurde. Wygląda na to, że te zmurowe siły rozpadły się same. To by wyjaśniało, dlaczego część z mur jest teraz na wolności. O, glif, świetnie. Still weighing down our packs with rocks, are we? Noted. You have no hope. Kurde, zwrotka strasznie mało. Zostaje doświadczenia. Zwierzyca prawie 11, a ta nawet w połowie nie zdobyła 10. To jest bardzo dziwne. Zaraz gruzy. A tu tylko jakiś kaldaceon. O, runa, świetnie. Przez przecieranie pergaminu węglem drzewnym. Lalalala. Wiem, że teraz. To czytaliśmy tego. Nie pamiętałem, że to będzie tyle tych. Tylko czemu. Tu będzie glif. Zaraz. Moment. Dlaczego tu nie ma żadnego podnośnika tych schodów? To mnie zastanawia. Ile nagrywam? Niecałe 20 minut. Więc jeszcze sobie tutaj popochodzimy. A, tu się otworzy. A to nie skrót, czy... Tak, chyba skrót. A juści. Czy mi się wydaje? Nie no, a juści. Tędy przyszliśmy. Tutaj by się przydało dostać. Tam były drzwi chyba, ale zamknięte. Nie wiem z jakiego powodu. A, nie mogę odkliknąć tego, jasne. Wow, obozów mamy przyzwoitą ilość, mikstur też, ale nie wiem, skoro nie dostajemy ran, bo nawet po tym nawet jak spadnie nam życie poniżej 50-70% żywotności, to jaka jest... Jakie jest zagrożenie, wiecie o co chodzi? Czyli po prostu rzuca się i... byleby nie paść. Krew czerwona, zero obrażenia elektryczności. O, one bardzo do mnie obrywają. Ciekawe, czy gdy one wybuchują rany, ja naprawdę. Powinienem złapać dosłownie. Możemy powiedzieć, Jazgot, czytaj częściej, to słownictwo ci się poprawi. Czytam prawie codziennie, nie, codziennie czytam. Powiem wam, że teraz czytam Strach Mędrca. To jest druga część po imię wiatru. I edycja jest obu książek dość słaba. Dużo tłumaczeń z angielskiego jest dosłownych i dużo literówek. Nie rozumiem, jak to mogło wejść w ogóle. Jak redakcja pozwoliła, żeby wypuścić? Na przykład bardzo, bardzo prosty błąd jest. Zdanie na przykład, że zbliżaliśmy się do celu naszej drogi. I... albo po prostu do naszego celu. I po angielsku jestem pewien, że brzmiało to... Chyba troszenie tam było. Brzmiało to... We're close to our destination. I destination... przetłumaczyli jako przeznaczenie po angielsku, które brzmi destiny. Wiecie o co chodzi?
zbliżaliśmy się do przeznaczenia naszej drogi. I jakkolwiek, jeżeli ktoś powie, ale to można, można tam, gdzieś tam, kiedyś tam, to tak nienaturalnie brzmi, naprawdę. I mówię, stawiam w swojej kapcie, że to brzmiało we're closing to our destiny. I destination! Widzicie teraz? Ja mi się pomyliło. Destination. Destiny nie równa się destination. Możemy mieć 8 obozów, a nie 6? Wow. Na ścianie widać tutaj spacja, jest pomiędzy N i A. Na ścianie widać wytartą i wyblakłą runę. Obecnie nie da się jej odczytać. Do poznania tej runy zaklęcia... Fuck you! Zaklęcia wymagany jest talent Lantry'ego, mówią wieki. Oh fuck. Przydałoby się... No właśnie. Tylko, że Lantry nie jest zły. A ja... STOP! Fuck! Wiedziałem! Najlepszy... Wiecie, co jest dobre? W tej grze? Że pułapki się nie wyłączają po ich życiu. Bo jeżeli są właśnie... To jest fajne. Nie dlatego, że jest trudne, a ja lubię trudne rzeczy. Tylko dlatego... O cholera, ten jest ciężki. Tylko dlatego, że tak działają pułapki. Pułapka nie działa tak, że... Chyba, że jest faktycznie skonstruowana tak, jak pułapka na niedźwiedzia. Że ten, że zamyka, zakleszcza się. Nie, ty dziewczyno, uciekaj stąd, bo przecież... Ty atakuj. Gdzie? Jeżeli faktycznie pułapka jest zrobiona, to właśnie pułapka na niedźwiedzia się zakleszcza i kropka. I masz być uwięziony... Nie, co wy ro... What the fuck are you doing? Okej, poczekajmy chwilę. Przypalenie. Bo to nie był ogień zwykły, nie? Andrianie się zbliżają. O. Zobaczmy. Też ona ma... wyśmienitą jakość, a to jest świetna, czyli dupa. No co? Mówiłem, że możemy sprawdzać po cenach. To 22, a to 62, no oczywiście. Tu przycisk mamy chyba skrót. Albo zwyczajne przejście, ale... Zacząłem tędy iść, więc pójdziemy tędy. Pójdziemy tędy. A tu mamy kolejne przejście. Sorry, kid. Plątanina korytarzy starych murów wydaje się nie mieć końca. Lichtarze i nisze ciągną się wzdłuż masywnego kamiennego muru daleko, jak okiem sięgnąć i nikną w ciemnościach. Tak, mam kolejny łącznik. Pójdziemy najpierw tędy. Jeżeli będzie przejście po prostu do kolejnego pomieszczenia. Chodzi mi pomieszczenia w sensie... Przejście po prostu, tak, jest tutaj. Z tego co widzę. Tutaj jeszcze, tędy można jakoś... A właśnie! Bym sobie poszedł. Tutaj pułapka, no właśnie. Spokój. O. Sorry, kid. To jest profesjonalne rozbrajanie pułapek. Tu jeszcze będzie. Zdecydowanie, tak jest. Found something. Ciap. Tu będą zmory. Stop. Czy skrót, nie? To już musi być skrót, mam tu odkryte. Tak jest. Potrzebne mi 3 glify. A jak włożę odpowiednie, one się uruchamiają. To dziwne. Powinno być, że jak zły zamieszczę, to wtedy atakują, bo to jest system obronny. Bleed out, you little shit! Odczyna się... okej. Okay. Huh. No tu potrzebuję trzeciego glifu. Więc... O, hablera. Dziwne, nie uruchomiła się pułapka od razu. Po tobie. I tam odzyskiwanie gotowości, to będzie? Parowania. Ale dlatego, że mam tarczę.
Tylko tak mało obrywam. I got it. Blue is my favorite color. As far as I'm concerned, it should always be first. I był. Zdecydowanie najpierw chciałbym wrócić się tu. I zaraz skończę nagrywanie, bo znów pół godziny będzie. Nie żeby teraz mi to przeszkadzało, bo jak mam szybszy internet, szybciej wysyłam, mogę dłuższe filmiki, ale zdaję sobie sprawę, że męczące jest oglądanie długich materiałów około pół godziny. Idealnie powinno być... O, shit, jak one będą wszystkie wybuchały, to ciężko będzie. On my command! Okej, poziom. Blokada przyrostu umiejętności uniemożliwi postaci pozyskiwanie doświadczenia w tej umiejętności podczas zwyczajnych czynności w grze. Why? Okej, ty jesteś moim damagerem. Siłą ataku. Chociaż życia i obrony też ci dałem nieźle. Okej. Przełomienie drugiej osobie nie celu. O! To zdecydowanie się przyda. Przybicie pancerza. Czy wszystkie oberwały? Tak, mają oberwały. Ten nie żyje. Will do. Jak pomyślisz w tej grze, nie ma za bardzo... Co przejść tędy? Nie ma za bardzo ataków obszarowych. Jak one atakują tego, to będzie lepiej się trzymać daleko. Nie. Też może krzyknąć. Bo rok też już... Nie. Ale ty możesz sobie ten kamyczek sprawdzić, co tam jest. Nie! Nope. A. A nie, to nie. Oj, fuck, wpieprzyłem do ekwipunku, a nie do schowka. Opal zaklinacza pływów. Tylko Ep może tego użyć. Fuck me. Nie uzdrowiłem się. Wiecie co? No come on, serio? Ona powinna mieć tego. Mniejsze prawdopodobieństwo właśnie. O cholera. Wiesz co? Uzdrów się. Yes. Okej. W sumie tego najpierw było poważne obrażenie. Okej. Czy ty możesz odejść? Nie. Oberwiesz. I teraz chcę sprawdzić. Ma jedną ranę dopiero teraz. Czyli zmienili. Mógłbym w sumie teraz obozować. Okej, kolejny glif chyba, tak? Interesting. That wasn't so hard. Ła. Nie, nic takiego ciekawego, ale... Lekkość, szybki krok. Okej. Okej. Biorę. Niby barowanie mniejsze, ale... Ale jestem gotów to poświęcić. Kolejny glif, świetnie! Od razu pójdziemy, co? Nie będę przerywać, wybaczcie. Już nagrywam, no, prawie pół godziny. Więc... Tylko szybko umieszczę tutaj glif. Przydałoby się tu kiedyś z Lantrim wrócić. I pytanie, czy ja jestem na pewno w dobrym miejscu. Znaczy, chodzi mi o to, czy to jest na pewno zdobycie wieży. Mam na zewnątrz poszarzało. Nie żebym narzekał, bo słońce dzisiaj było potworne.
Jeszcze ja za kółkiem dzisiaj byłem. Więc wyobraźcie sobie, że nie będę miał wnuków. Wnuków, nie będę miał dzieci. Gwoli wyjaśnienia. O, właśnie otworzył się tutaj ten. Gwoli wyjaśnienia. Bo jadąc autem, trzeba mieć dużo dokumentów. Ale nie biorę nigdy ze sobą żadnego. Znaczy nigdy, no też przesada, nigdy. Plecaka żadnego nie biorę ze sobą. Więc ładuję wszystko do kieszeni. Dlaczego ona tak wyleciała naprzód? Ale ten glip pewnie tylko Lantry. Tu będzie walka. O. Ła. No właśnie. Co, dziewczyno? Do tego. To był Lantry, kurde, by się pewnie przydał tutaj. Ej, ja już zdobyłem 3 glify chyba. Czy mi się zdaje? Ta, potrzebny Lantry, jebać to. Co to w ogóle za to? Dobra, ale pójdziemy tędy tym razem. I żegnam się z wami w tym momencie. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia następnym razem. Jeżeli chcecie śledzić moje poczynania, zapraszam na Twittera. Siemanko!